Przede wszystkim 2020 rok zakończył się, więc warto zrobić 11 najgorszych piłkarzy, a także najgorszy trener 2020 roku. Będzie tutaj wiele zaskoczeń. Wiem, że takie zestawienia były już na YouTubie. Niektóre nazwiska mogą się rzeczywiście pojawić, no ale to nie jest tak naprawdę duże zaskoczenie, bo niektórzy piłkarze grają tak fatalnie w tamtym roku, że wiadomo, że te nazwiska przewijają się w różnych plebiscytach, w różnych ocenach. Natomiast dzisiaj przedstawię swoją tak naprawdę autorską jedenastkę piłkarzy, a także beznadziejny trener, chociaż tutaj na jeśli chodzi, musiałby być beznadziejny i trener i selekcjoner jeszcze, tak, Praktyczny, praktycznie taka kategoria, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie jedenastkę tragicznych zawodników w 2020 roku, chociaż trzeba sobie powiedzieć wprost, że możemy powiedzieć, że oni są tragicznie, tak, że fatalnie po prostu prezentowali się w tamtym roku, ale i tak to jest sukces, żeby w ogóle dojść do tego poziomu, tak, zwłaszcza ja na przykład z punktu widzenia dziennikarskiego ktoś może powiedzieć, no ty tam zazdrościsz, nigdy tam byś nawet nie, 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 nie dotarł do tego miejsca, to prawda. Natomiast na podstawie tych umiejętności, czy tego jak się wcześniej prezentowali, albo jakie były oczekiwania, albo w jakich klubach faktycznie występują, albo ile warci są według Transfer Market, no to nie w przypadku niektórych zawodników jest to śmiech na sali. Może nie będę tak jechał po prostu po kolei, tak w sensie bramkarz, defensywni i kolejni zawodnicy. Może zacznę tutaj w ogóle od Odrizola, to jest w ogóle... Śmiech na sali, po prostu, jeśli chodzi o tego zawodnika. No, z szacunkiem i tak dalej, ale e, ja zawsze mówiłem, że jak on występował w Bayernie-Monachium, bo był na wypożyczeniu w Bayernie-Monachium, to praktycznie gonił wiatr na boisku, rozpędzał wiatr na boisku. <grym> kompletnie nieprzydatny zawodnik od Rizola, który był na wypożyczeniu w Bayernie-Monachium, teraz występuje w Realu Madryt. Nie wiem, jakim cudem on się w ogóle dostał do tego Realu Madryt, tam jak to wszystko wygląda, ale on nie ma kompletnie umiejętności. To prezentował w Bayernie i w Realu. Miał oczywiście tam gry tak, dogrywał piłki i tak dalej, ale to nie jest poziom na przykład na Bayern czy poziom na Real Madrid. W ogóle nie wiem, to jest jakiś po prostu, tak, w ogóle mistrzostwa świata, kto go w ogóle, na, jak, na, na jakiej podstawie go w ogóle ściągnięto do Bayernu Monachium na wybożeniu? To jest w ogóle po prostu śmiech na sali, kompletny śmiech na sali, tak, to co robi Odrizola. Także mój ulubienie w tym zestawieniu to jest absolutnie od Rizola. Nie wiem na jakiej podstawie właśnie występuje w Ralu. Madryt kompletnie się nie sprawdził, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Tak samo tutaj w Ralu. Od Rizola. Potem mamy Kepę, oczywiście bramkarza. No tutaj Kepa to w ogóle jest skreślony, tak, jeśli chodzi o bramkarzy. No wszyscy pamiętamy tą sytuację Sarim, z niesubordynacji jego i tak dalej, A czasy się zmieniły. Sariego nie ma w Chelsea i to, ale Kepa tutaj chyba za dużo pieniędzy zarabia, za po prostu szybko wierzył w to, że jest najdroższym bramkarzem na świecie. Wszystko może, może dyktować warunki. Tak to nie wygląda po prostu kolorowo. Więcej pokory, tak, więcej pokory, jeśli chodzi o tego zawodnika. Jeszcze sporo, tak naprawdę, meczów przegra, sporo wpuści głupich bramek. Kepa tutaj no, zbyt uwierzył w swoją siłę. Następnie mamy Marcelo, i tutaj muszę niestety powiedzieć z przykrością, to też jest zawodnik, który często się pojawia w tych rankingach, jeśli chodzi o 2020 rok, że szkoda, że ten zawodnik po prostu kiepsko się prezentuje, bo naprawdę Marcelo jest inteligentnym zawodnikiem, ma. Potrafi, ma dużo umiejętności, natomiast no, absolutnie ten 2020 rok to nie był rok udany, jeśli chodzi o tego zawodnika. Z trudem muszę go umieszczać w tym po prostu zestawieniu, bo bardzo cenię, szanuję tego zawodnika. Dużo dawał jakości w poprzednich latach, jeśli chodzi o Real Madryt, ale teraz kompletnie się no kompletnie po prostu zjazd form. Nie wiem, czym, czym to jest spowodowane, bo Marcelo dobrze się prezentował jak był właśnie Zidan trenerem, teraz też jest Zidan trenerem, e, czy to jest po prostu chwilność formy, ale Marcelo występujący w, w, takiej, w takiej formie, no nie nadaje się też na, na grę w Realu Madryt. Następnie mamy tutaj Griezmana, tak mówię, tutaj będę skakał po prostu jeśli chodzi o pozycję. Griezman, uważam, że no to jest dobry zawodnik, natomiast nie jest to poziom jeśli chodzi o Barcelonę, tylko pytanie też jest takie, czy my możemy ocenić tak naprawdę na przykład Grizmana przez pryzmat Barcelony, bo cała Barcelona gra po prostu kiepsko, tam jest wiele problemów, tak, nie trzeba o tym mówić, więc jak tutaj przy, przy, przykładać tak naprawdę skalę, miarę po prostu do tych zawodników, ale Grizma na pewno nie spełnił tych oczekiwań, które były w nim pokładane, tak, pokładane. Zresztą ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Griezmana, to można było się to w jakiś sposób tego spodziewać, bo e, pamiętam taki wywiad, który udzielił on, e, jak występował w Atletico Madryt, że e, Griezman woli nawet często być w cieniu, nie zdobywać goli, dogrywać piłki, asystować, bo liczy się dobro drużyny. Okej, okay, to jest fajne, w przypadku po prostu Atletico Madryt i tak dalej. Natomiast w przypadku do Barcelony, jak idziesz, to musisz być głodny gry, głodny tego, żeby zdobywać te gole. E, oczywiście, dobrze jest po prostu asystować, dogrywać piłki, ale to musi być taka sytuacja jak Messi Suarez. Tak, Suarez, który dogrywał piłki do Messiego, ale też bardzo często po prostu strzelał te bramki. Zresztą Suarez teraz się dobrze prezentuje w Atletico Madryt, co było kolejnym błędem, jeśli chodzi o Barcelony, że go dali praktycznie z darmo. Kolejnym zawodnikiem w tym zestawieniu to jest moim zdaniem Eden Hazard, kolejny zawodnik Realu Madryt. No Eden Hazard to jest kolejny zawodnik, który nie spełnia swoich oczekiwań. Wydaje mi się, że Eden Hazard chyba już nigdy nie spełnił tych oczekiwań, że zresztą Karim Benzema lepiej się prezentuje w Realu Madryt niż Eden Hazard. Przyszedł z Chelsea Londyn, były wielkie oczekiwania, można było powiedzieć tak na początku, że potrzebuje czas i tak dalej, natomiast Eden Hazard wydaje mi się, że to był jego Mont Everest, tak jeśli chodzi o kluby Real Madrid osiągnął ten cel i spoczął na laurach. Skoro mówimy tutaj o Realu Madryt, no to niedawno po prostu zawodnikiem tego klubu był też Gareth Bale, który nie sprawdził się, jeśli chodzi o Ligę Angielską. Opuścił co prawda Real Madryt, ale kompletnie nie odbudował swojej formy, o swojej praktycznie dyspozycji. To też jest kwestia właśnie tego typu, jeśli chodzi o tych zawodników, że co z tego, że oni po prostu opuszczą ten klub, w którym tak jak na przykład Real Madryt, tak, pójdą do innego klubu. Skoro no, tutaj trzeba wkrześcić po prostu w nich ambicje, głód gry, oni wszystko mają, pieniądze, rodziny, samochody itd. No nie ma tej, tej pasji, nie ma tego po prostu głodu piłkarskiego. Potem mamy tutaj Dawida Luisa i to też kolejny zawodnik, który po prostu prezentuje się kiepsko, zjazd praktycznie formy, szkoda, bo w, nie, jeszcze kilka lat temu to naprawdę były dobre mecze w jego wykonaniu, a teraz David Luiz no, kiepsko się prezentuje w Arsenal Londyn. Umtiti też bym go zaliczył, praktycznie do tej, do tej jedenastki, tak najgorszych zawodników w 2020 roku. Nie ze względu na to, że po prostu jakoś fatalnie się prezentował, ale ze względu na, na to, jakie były oczekiwania w stosunku do tego zawodnika, e, też po prostu takie tutaj były perypety pozabojskowe. Cała prasa pisała na temat Umtitiego e, Natomiast potem mamy jeszcze tutaj Eriksena. Eriksen też po prostu. Ja, w ogóle ja uważałem, że to jest błąd, tak, ten transfer, że jak on przyjdzie do Interu, Mediolan, on nic faktycznie nie zmieni, jeśli chodzi o Inter i to się praktycznie. Rzeczywiście potwierdziło. Moim zdaniem to nie jest charakterologicznie zawodnik, który by pasował, jeśli chodzi o Eri Eriksen, jeśli chodzi o Intermediolan. Natomiast tak to właśnie wygląda. Potem mamy tutaj Del Ali, a więc zawodnik tutaj kolejny z ligi angielskiej. Del Ali tutaj no, duży potencjał, duże umiejętności, natomiast tamten rok kompletnie nie był w jego wykonaniu. To był kiepski rok, jeśli chodzi o tego zawodnika. Potem mamy Harego Maguire'a. Widziałem, że to nazwisko bardzo często praktycznie przewija się też, jeśli. Jeśli chodzi o wszelkie pebiscyty, i w prasie, w mediach, telewizji, to e, jeśli chodzi o poprzedni rok, że on się po prostu kiepsko prezentował. Że tam była sytuacja, jakaś afera, tak gdzie on bo na wakacjach, chyba w Egipcie, pobił jakiś policjantów, no nie pamiętam, że dokładnie ta sytuacja, jakaś tam była scyzja i tak dalej. Natomiast, czy jakaś szarpanka z, ze służbami, natomiast Harry Maguire naprawdę też się po prostu tutaj kiepsko prezentował, tak w ogóle, jeżeli chodzi o po prostu Harry'ego Maguire'a, dziwię się, że on gra po prostu w Manchesterze United, także taki zawodnik jest tutaj, jeśli chodzi o Manchester United, chyba, że oni po prostu kupują potencjał, że on się będzie prezentował w przyszłości lepiej, no bo moim zdaniem, Harry Maguire. No, nie powinien grać w Manchesterze, więc tak wygląda to zestawienie. Natomiast jeśli chodzi o najgorszego trenera, no tutaj trzeba było po prostu przestawić najgorszego trenera i selekcjonera. Już pomijam kwestię selekcjonera, to już jest jak biedna sprawa. Ale moim zdaniem, najgorszym trenerem w 2020 roku, i tutaj dosyć duże zaskoczenie, pewnie wiele osób zaskoczy, był Fawr. Trener Borusi Dortmund. Dlaczego? Ponieważ nie wykorzysta potencjału piłkarskiego i potencjału, który jest, jeśli chodzi o Borusję Dortmund, żeby osiągnąć sukces z Borusją. Moim zdaniem, najgorszym trenerem w 2020 roku był Fawr. Zjazdy Borussii Dortmund, gdzie wygrywa potencjał z przegrywają 3 do zera. Fawr, który nie potrafił po prostu skonstruować tej drużyny pod kątem Ligi Miszów, to jest dobry. Trener, bardzo dobry rzemieślnik, ale być może na niższą klasę piłkarską typu w Hoffenheim i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Borusję, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Miszów, to może po prostu gdyby ta Borusja była prowadzona przez innego topowego trenera, dalej by zaszła w tych rozgrywkach, tak? Dalej by na przykład zaszła. Także moim zdaniem, co nie oznacza, że ja nie doceniam tak naprawdę Fawra, uważam, że jest świetnym po prostu trenerem. Bardzo sobie docenię go warsztat, tak? Skrupulatność, ucz uczciwość, pracowitość. Natomiast pod kątem Borussii Dortmund nie wykorzystania tego potencjału piłkarskiego. Pamiętajmy, że tam jest potencjał piłkarski wielu młodych zawodników świetnych, perspektywicznych, chociażby tutaj halan, tak, więc tutaj ruchy klubowe, jeśli chodzi o transfery, są świetne, natomiast to, to wszystko no, na końcu musi posklejać po prostu osoba, trener w postaci, właśnie osoba w postaci trenera i tego mi zabrakło, jeśli chodzi o Fawra, bo zaraz ci zawodnicy, oni wylecą praktycznie z tego gniazdka, bo stwierdzą, no nie, no z tą Borussią to i tak nic nie ugramy, musimy iść dalej, tak wybrać inny praktycznie klub, tak i to moim zdaniem jest dosyć, dosyć, duży, dosyć duża porażka, jeśli chodzi o Fabra, jeśli chodzi o, o Ligę Miszów, ta ewolucja powinna być zdecydowanie wyżej, jeśli chodzi o Ligę Miszów, a ja nie mówię, że ma zdobyć Ligę Miszów, ale więcej powinna Borussia osiągnąć tak, może jeśli chodzi o ligę Bundesligę, to tak tutaj ciężko byłoby mi się walczyć praktycznie o pierwsze miejsce chociaż pamiętam, były takie po prostu opinie ekspertów zanim ruszyła liga, że właśnie Borussia może walczyć spokojnie tak, to ona może być na pierwszym miejscu, tak się nie stało więc tak wygląda to zestawienie, jeśli chodzi o tu jedenastkę najgorszych zawodników, a także najgorszego praktycznie trenera w tym mijającym roku to wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat co na ten temat musieć trzymać się.